Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Za chwilę przedstawię wspaniałą partię pomiędzy Mistrzem Świata Magnusem Carlsenem a Janem Krzysztofem Dudą. Zanim to, to króciutko przypomnę o szachowych fundamentach. Jest to moje, dla mnie, wielkie dzieło, które stworzyłem. Jest to kompleksowy kurs szachowy od zera do nawet drugiej kategorii szachowej. Solidne fundamenty szachowe w nim zawarte na pewno przyczynią się do rozwoju każdego szachisty. Więcej szczegółów na stronie szachus.pl. Można też do mnie napisać wiadomość czy zadzwonić, jeżeli macie pytania. To tyle. Przystąpiło już sporo ludzi, ponad 250 osób, także dzięki za to. Przejdę teraz do kapitalnej partii. Moi drodzy, partia była rozegrana w internecie. 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. No i zobaczmy, jak to wyglądało. Magnus rozpoczął ruchem c4, e6 ze strony Janka, skoczek na c3, d5, d4, skoczek na f6. No i tutaj Magnus po prostu wybił. I Janek w tym momencie oczywiście ma do wyboru bicie pionkiem lub skoczkiem. Często się widuje bicie pionkiem, ale Janek postanowił wybić skoczkiem. Jest to taki wariant, który jest dosyć ciekawy czarnymi. Jeżeli białe nie wiedzą, jak za bardzo reagować, to czarnymi uzyskujemy bardzo stabilną grę i możemy próbować przeciwnika ogrywać w końcówce. BC, sam też nieraz przegrałem taki ten wariant białymi, więc no, wiem, co mówię. W tej sytuacji poszło C5 i Magnus zagrywa wieża B1. To jest klasyczny ruch, tak troszeczkę w obronie Greenfelda, gdzie gra się G6 i goniec G7. Tego akurat nie ma. Tutaj ta wieża B1 po wybiciach przeszkadza gońcowi zagrać na pole B4, ale następuje skoczek na C6. Jeżeli hetman zagrałby na A5, dałby szacha, no to rzecz jasna, oczywiście możemy zagrać tu hetmanem, nie tracąc pionka, ale myślę, że Magnus wybrałby posunięcie goniec D2, co się spotyka zdecydowanie częściej i jest to taki klasyczny motyw właśnie też w Greenfeldzie. I po wybiciu pionka tu mogłoby nastąpić skoczek F3. Plan białych jest prosty. Rozwinięcie figur, zrobienie roszady. I ten hetman z A2 ma małe problemy, żeby zająć dobrą pozycję. Z hetmanem jest problem, bo on musiałby przejść po prostu do swojego obozu, żeby czuć się bezpieczniej. Tego zrobić nie może, te gońce i hetman przede wszystkim tutaj troszeczkę przeszkadzają, oczywiście wieża również. Więc za cenę piona jest aktywność białymi. Byłaby, bo tak nie było. Oczywiście arcymistrzowie wiedzą, co i jak w takich pozycjach. Poszło skoczek C6 i tutaj skoczek F3. Goniec dał szacha. Goniec D2, to jest prosta wymiana, jest to wariant, powiedzmy, wyklepany w tym momencie. Roszada ze strony czarnych, goniec B5, z zamiarem oczywiście bicia, bo dlaczego by nie zepsuć tutaj struktury pionków przeciwnikowi. Janek słusznie, skoczek E7, też nasz arcymistrz jak najbardziej się dobrze orientuje w tej pozycji. Roszada ze strony białych i tutaj B6 następuje. Prosta rzecz, goniec chce zagrać na B7, uderzając w centrum. Przy okazji wyprowadzamy figurę. A4 ze strony Magnusa. Ja często taki ruch widuję właśnie, jak Magnus gra te struktury. No cóż, mówiłem to już wiele razy, ale muszę powiedzieć raz jeszcze. Magnus to genialny szachista. Wiem, banał, ale przypominam tak, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Goniec B7. Mimo, że pozycja jest prosta, to on zastanawiał się oczywiście nad grą na spokojnie. Bierze F na E1. Zobaczcie, każda figura bierze udział w partii rozegranej. No, dziwnie to oczywiście brzmi, ale wszystkie figury są aktywne. To jest bardzo ważne. Bardzo dobry nawyk. Hetman D6. I tutaj Magnus może grać różnie. Bardzo ciekawy plan jest z ruchem D5 i taki typowy motyw tutaj podpowiadam, bo po biciu jest fajne przepchanie na E5 i potem stawia się skoczka na D4 i wygląda to obiecująco. Tak kiedyś grali, można powiedzieć w cudzysłowie, starzy szachiści, starzy mistrzowie. Mówię tutaj o arcymistrzach, którzy już nie żyją z partii klasycznych typu, tutaj nie chcę też skłamać, kto tak dokładnie grał, ale Michał Tal prawdopodobnie rozgrywał takie pozycje, może kolorem czarnym. Petrosian prawdopodobnie grał takie pozycje. Mówię właśnie o takich starych klasykach mistrzów. Znaczy, inaczej, mówię tutaj o arcymistrzach klasycznych, o tak bym powiedział, jeszcze przed erą komputerów. No ale ten motyw oczywiście
Magnus nie gra tego motywu, gra inaczej. Skoczek E5, szachy współczesne teraz się liczą, niestety. Szkoda, bo kiedyś były piękniejsze te szachy, ale nadal są oczywiście piękne, to nie jest antyreklama. Dobra, za dużo się rozgadałem, przejdźmy tutaj do pozycji. Skoczek zagrywa na E5 i wieża z F na D8 oczywiście jest uderzenie w pionka. Na co Magnus wieża z B na D1, trzeba wieżami wzmocnić piony oczywiście. Wieża AC8 i wszyscy są zadowoleni. Powiem wam jedną rzecz w tej sytuacji. Pozycja jest równa. Według silnika i Magnus, i Duda zdają sobie z tego sprawę. Co gra mistrz świata? Otóż tutaj Carlsen zagrywa posunięcie H4. Współczesny ruch, bardzo ciekawy. Pionek chce dojść jak najwyżej i zadrzeć tutaj troszeczkę z królem czarnym. Chce osłabić króla przede wszystkim na skrzydle. Typowe posunięcie w tych strukturach, a lufcik się zawsze tam przydaje przy okazji. No i tutaj Janek według silnika ma odrobinkę lepiej, co ciekawe, według silnika, nigdy bym tego nie powiedział, no ale tak jest, silnik mówi jedno, ale ludzie grają różnie. No i tutaj Janek gra E6 i ten ruch niestety nie jest do końca najlepszy, ale to nie jest jakieś tragiczne posunięcie absolutnie. Od razu pokażę alternatywę, jak należałoby spróbować grać, mianowicie skoczek G6 z prostym planem wymiany skoczka. Jak wymiana, to super, czarne wymieniają i pozycja po prostu jest równa i tyle. Jakby nastąpił skoczek na C4, to hetmanem można by się wedrzeć tutaj. No i wymiana jest nieunikniona, bo tutaj pionek wisi. Więc trzeba by było wymienić po G3 skoczek G6. Pozycja jest po prostu równa. Myślę, że tutaj czarne nie miałyby problemów, żeby minimum zremisować oczywiście. Ale poszło F6. Magnus to wykorzystuje, gra skoczkiem na C4, typowe, troszkę gońcowi z B5 robi się ciasno, ale to są wszystko ruchy z tempem i wieża C1. A no właśnie, tutaj na hetmana sobie spoglądamy, ten skoczek będzie mógł zaraz sobie gdzieś tam fajnie wyjść. Hetman dlatego zagrywa na B8, Janek gra cały czas dobre szachy w tym momencie i Magnus popełnia błąd. Tak, ja wiem, zachwalałem, że jest geniuszem. Błąd według silnika, a według człowieka to nie wiadomo. E5. Ruch bardzo logiczny, dlatego że tutaj skoczek może zawędrować fajnie do centrum, no i jest nadgryzienie skrzydła królewskiego, czyli chcemy się tutaj dobrać królem. Może wybicie, dobrać się do króla. Wybicie, wybicie i tam na przykład hetman H6, wieża E6, robi się gorąco. Tylko że ten ruch jest słaby, trzeba byłoby to wykorzystać, ale Janek niestety się rewanżuje Magnusowi i zagrywa A6. I to jest takie typowe posunięcie, bo zobaczmy, że w tej sytuacji widzimy ruch A6. Ruch A6, który atakuje gońca, gońcowi jest ciasno. Niestety to jest ogromny błąd Janka, jak się okazuje. No, szachy na najwyższym poziomie są czasami trudne do zrozumienia. Pokażę teraz alternatywę, jak należałoby zagrać czarnymi. Otóż bardzo dobry ruch mógłby nastąpić pod tytułem skoczek na F5. Ruch, który broni pola D6, to jest jedna sprawa, a dwa, że tu wieża fajnie atakuje. I przykładowo po ostrym zagraniu białych po wybiciu można by było wybić po prostu. Jeżeli wieża by wybiła, to wieża zbija na D4 i ta pozycja czarnymi jest kapitalna. Uważam, że kapitalna, dlatego że tutaj goniec strzela, skoczek jest blisko, wieża wchodzi na G4, hetman jest w natarciu. Wizualnie wygląda to oczywiście strasznie, ale pozycja po prostu czarnych uważam, że jest no, kapitalna. Janek myślę, że to sobie tutaj by poradził, a jestem prawie pewny, że... Znaczy inaczej, no... Nie chcę używać tutaj takich mocnych słów, ale jestem przekonany, że Janek miałby szansę wygrać tę pozycję w tym momencie. Okej, ale tak nie było. Poszło A6. No i w tej sytuacji tutaj Magnus wybił na F6. Ruch z tempem oczywiście, atakujemy skoczka. Pionek wybił. No i co zrobić z gońcem? Trzeba ten problem rozwiązać. Magnus rozwiązuje go genialnie, grając jak stockfish. Ciekawe, czy oszukuje. Hetman E2. Oczywiście geniusz Magnusa jest fantastyczny. Hetman E2 proste, znaczy to jest teoretycznie proste zagranie, dlatego że atakujemy tutaj i odbijamy figurę, jeżeli byłoby bicie na B5. Janek król H8, wybicie na E6, czyli wzięcie pionka z atakiem, skoczek D5. Jeżeli, to znaczy można byłoby tu pewnie też zagrać hetmanem na F4, bronić,
No ale po wybiciu i wybiciu tutaj na B5, skoczek zagrałby na E3. Ta pozycja białymi jest bardzo bezpieczna, praktycznie wygrana. No tutaj można atakowany jest goniec przede wszystkim. Skoczek na E3 stoi genialnie w takich pozycjach, broniąc G2 i w ogóle zasłania tutaj hetmana. No, po prostu w tej sytuacji Magnus by sobie pewnie świetnie poradził. Poszło inaczej. Skoczek na D5. No i tutaj zaczyna się po prostu popis mistrza świata, moi drodzy. Goniec D7. Ten ruch jeszcze nie jest oczywiście jakiś trudny, ale co zagralibyście po wieża C7? Tutaj spróbujcie sobie zatrzymać na chwilę materiał i odgadnąć ruch mistrza świata. Co ciekawe, ten ruch jest jedynym, który daje ogromną przewagę białych. Jest to posunięcie skoczek E5. Tutaj dałbym dwa wykrzykniki. Piękny ruch, który broni gońca i grozi zagraniem na F7. Janek wybił tu wieżę, za chwilę to pokażę, co było w partii, ale zastanówmy się, co jest po biciu na E5, no bo to jest kluczowe. Zagranie po tym mogłoby nastąpić, po biciu mogłoby nastąpić po prostu hetman E5, król G8 i w tej sytuacji wybicie najpierw na C7, hetman by wybił i goniec E6. Król F8. No i tutaj białe by dawały mata praktycznie w 6 ruchach. No, zasłonięcie hetmanem wiąże się z kapitulacją, rzecz jasna. Król F8, szach, król E7, goniec G4, kolejny szach. I przykładowo król D6, hetman E5. I tutaj jest na końcu mat. Mogłoby się tak skończyć. Magnus takie rzeczy widzi z daleka, więc bez problemu by sobie tutaj poradził. Więc bić nie wolno. Wieża zbiła na C1, na co skoczek wskoczył do centrum. Na F7 zaatakował króla i są widły. Król G7 grać trzeba, no nie można na G8, bo tu jeszcze odbijamy jest z szachem. Więc król G7 i wieża na spokojnie zbiła, no bo hetman broni. Zobaczcie, te figury wtargnęły do obozu przeciwnika. To jest koniec partii praktycznie. Hetman zagrał na F4 z atakiem, z nadzieją, ale wieża E1 na spokojnie. Wieża G8 i co gra Magnus? A Magnus gra skoczek na D6 z atakiem na gońca. Przy okazji oczywiście hetman wchodzi, skoczek wchodzi. Bardzo dużo możliwości ciekawych. Tutaj goniec zagrał na A8. I mistrz świata bierze E4. Janek poddaje partię. Moi drodzy, to jest kompletna wygrana białych. Miazga totalna, muszę przyznać. Znaczy, no cóż, nawet nie wiadomo do końca, gdzie tam Janek popełnił taki jakiś ogromny błąd, no bo oczywiście to był ruch A6, ale ciężko powiedzieć, że to jest błąd. No i ten geniusz tkwi w tym, że Magnus wykorzystuje takie sytuacje prawie zawsze, więc no dlatego też jest mistrzem świata. Póki co. Tu jeżeli by nastąpił ruch hetmanem, no to król odchodzi. Nie ma jak się bronić przed wieżą G4. Tu są kompletny rozjazd w tej sytuacji. No dobra, dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mile widziane, łapki w górę i komentarze. Pozdrawiam, cześć.